kobiety, pięknych tutaj toaletach, eleganccy mężczyźni, białe koszule, wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie radości. To ten drań buchnął konia. I zabrali zdeponowane tam 50 litrów spirytusu. Nie ruszyli ani broni, ani dokumentów. Interesował ich wyłącznie spirytus. Grzyby, które działają na układ nerwowy, można podzielić na różne grupy. Co je łączy, to fakt wywoływania zaburzeń czy doznań psychicznych. O szczegóły zapytaliśmy toksykologa doktora Piotra Burdę. Można zarówno grzyby halucynogenne, jak i te neurotropowe, można zaliczyć do tej grupy działających na ośrodkowy układ nerwowy. To substancji takich powodujących tego rodzaju doznania. Tofi, dlaczego patrzysz na łzę bogini takimi oczyma zdumionymi? No, bo wczoraj jadłem pizzę. Wczoraj jadłem pizzę. To, co przywiozłeś z Australii. Pizzę, którą z Australii przywiozłeś. Jadłem. Wziąłem kilka kęsów. Zjadłem. Wziąłem kilka kęsów nagle. W płacie czołowym lekkie ukłucie. Znienacka poczułem lekkie ukłucie w płacie czołowym. I zadzwonił do mnie... Niech to dumbel we mnie świśnie! Powinienem się domyśleć. Przecież też jadłem tą pizzę. Pozwól, że zaraz uściślę nieścisłości twoje wszystkie. Na leżaku jak kamień leżałem na australijskiej plaży Adelaide, kiedy to lekka bryza zmarszczyła morze płatkę jak stuła, bałwa morski zamieni swe oblicze i ujrzałem przepiękną Afrodytę. Afro? Afro? Kruczoczarna z cięczarem zachwyca. I spojrzenie z gracją ma lade wspaniałe, zaś lice oblał rumieniec, jakoby dwa jabłka w sadzie, aż nadto dojrzałe. No dobra, ale co było dalej? Usiłowałem rozpalić Blackleafa, lecz zapalniczka ma... Zgasła jak gwiazda, kiedy to z piany morskiej powstała jak kryształ czysta niewiasta. No i chuj, kurwa, no i chuj, o kurwa, no kurwa, no zalała mnie, no i chuja nie rozpala. No nie złość się na mnie, nie pragnę twojej zguby. Daj mi spokój, kobieto! Przez ciebie nie rozpalę łzy bogini. Blackleafa. Łza bogini? Powiedz pokrótce, czym jest właściwie ta łza bogini? Nie wiem! Oj, wiesz! Nie wiem! Wiesz! Nie wiem. A nawet jakbym wiedział, to i tak ci nie powiem. A chciałbym. To powiedz. No weź, w ogóle nie ma takiej opcji, ty. No nie bądź taki. Posłuchaj. Kurwiłaś mnie, więc ci nie powiem. Urządziłaś mi kurwa na tacy na tej plaży. Zalałaś mi ogień, pianą morską i wszystkie moje plany się rozjebały, kurwa. Tylko się nie denerwuj. Ojej, przepraszam. Ojej. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Jeżeli mi ładnie opowiesz, czym jest to łza bogini, wskażę ci polarę, na której tu, w Adelaide, łysiczka lancetowata bujnie porasta. W mojej opinii, ta łza bogini to piękna dama, nieduża. Dziesiąta muza i ma kształt arbuza. Ulokowana i lufa duża, sprawia, że łezka z profilu wygląda jak rudy 102. Niebiańska pani, ja widuję się z nią co dnia, a zatem razem w annały dni tygodnia wysyłamy. Historia tego wazonu to ma miejsce w domu na trzecim piętrze. Ja ciągle pamiętam czasy, gdy w kurzu obok szafy przyszła bogini, straszyła wyglądem, nie zniosłem tego dłużej. Kiedyś na przerwie długiej już właśnie skończyłem edukację, ale nieważne, moim celem była jej renowacja, więc pewnym krokiem do szklarza ruszyłem potem, kiedy on zaczął wiercić dziurę w niebieskiej łezce. To tak nagle miałem wreszcie i zabolało mnie serce. Na szczęście ta operacja w pełni się udała. Uff, nie lubię do tego wracać. No dobra, to na razie. Zaczekaj, mam do ciebie jeszcze dwa pytania. O Jezu, no szybko, no już dobra, zwrot idzie. Powiedz, jakim cudem zrobiłeś podbicia jednocześnie, opowiadając, czym jest ta łza bogini, będąc nad wybrzeżem? Żadna filozofia z tym brzuchomówcą. No następne pytanie. Koszyk grzybów chcę mieć dzisiaj. Bardzo chciałabym zobaczyć tą łza bogini. Czy mógłbyś mi ją pokazać? Oczywiście, to niemożliwe. Łza bogini jest teraz w Polsce, na północ od Hellady. Chociaż poczekaj. Kierunkowy. Halo! Międzynarodowa
Ona na tronie piękna, chce utrzymać piękno wersa, gdym wypłynął prosto z serca, składając na dwie części. Więc słuchasz nowych wieści, to w głowie się nie mieści, bo słuchaj drugiej treści, wciąż trzymam ją w rękach. Choć cybuch w niej pęka, to wiem co mnie czeka, to wszystko niczym rzeka, tak spływa po powiekach. Spokojnie z tym ciągiem, bo bitkę ci wciągnie do środka i kropka, już znasz historię Bobka. Wbijanego do środka, skomplikowana zwrotka, w mych oczach jest tak prosta, jak to, że wolisz dostać do niej czystego Bobka, tym wypłynął ze środka. Ja czerpiąc z niej energię, kłaniam się jej pięknie. Zamotany doszczętnie, to nie są żadne brednie. Czyste THC we mnie, dziś późno w domu będę. No bo dziś się dzielę chlebem, w sumie jestem w siódmym niebie. Czy to dotrze dziś do ciebie? Ja powracam tu na ziemię. Ja pierdolę.